Dobrze. Więc włączał mi się tutaj refren taki co jakiś czas odnośnie kamienowania. No i myślicie, że to są żarty. A czy ja tutaj w ogóle przyszedłem dla żartów, co nie? Ja przyszedłem sobie coś podeżreć, to prawda, bo super rzeczy tutaj macie, ale nie dla żartów. Dobra, sytuacja jest tego typu. Wchodzimy w akcent całej sekcji F1, czyli tej, która znowu, tak samo jak sekcja F, skupia swoją całą energię na wezwaniu do odstąpienia od obudy, tak? Powiedziałbym, teraz mamy tutaj wszelką obudę, bo motyw obudy zostaje jakby tutaj, czy jakby treść obudy, którą wcześniej żeśmy poznali przez Łukasza, zostanie rozbudowana. Czyli, tutaj mamy pokazane tylko tą sekcję, te sekwencje, które żeśmy dzisiaj omawiali. I teraz wpadamy tą sekwencję D, 12, 1 do 12, czyli krótki fragmencik, ale jak sądzę dość niebezpieczny. Dość niebezpieczny i postaram się to jakoś skomentować. Dobrze. Jesteśmy na szczycie tej całej sekcji. Opuściliśmy krytykę ludu, ale macie jakby układy tej krytyki w tych materiałach z pierwszego wykładu, więc możecie sobie jakoś tam opowiedzieć tą historię, co ja chciałem powiedzieć przez to, że je tam jakoś tam poukładałem. Jakbyście mieli jakieś pytania czy coś, no to tam macie mojego maila, więc możecie mnie zaatakować, ale możecie też nie atakować. Dobrze. Te 12 wersetów ja widzę, że jest zbudowany w taki sposób, że składają się z trzech elementów, takich jednostek tekstu, tak? Czyli jak trzy, to nas oczywiście jest to układ koncentryczny taki. I centrum stanowią wersety od 4 do 7. Spróbujemy najpierw prześledzić, co się dzieje w pierwszej cząstce i ostatniej. Co tam widzimy? W tym wypadku mamy szczęśliwe sytuacje, bo Jezus mówi wprost, o co mu chodzi. Tak? Strzeżcie się kwasu. To jest obłudy faryzeuszy. Zwróćcie uwagę, kwas pojawia się tutaj znowu u Łukasza. Pojawia się znowu, jeszcze tutaj nie znowu, ale pojawia się tutaj kompletnie jako właśnie symbol czegoś złego. Tak? W tej samej sekcji o kwasie będzie. Do kwasu się będzie odwoływać sekwencja A1, gdzie będzie mowa o tym królestwie, tak? Że odrobina kwasu doprowadzi, że się zakwasi całe ciasto. No więc mamy jasność, chodzi o obłud. I teraz Jezus zaczyna argumentować, aby w jakiś sposób przekonać uczniów, aby nie szli tą drogą. U faryzeuszy tutaj zostało jakby wprost pokazane, że chowają się za maską fałszu, ale to, jak działają, i tak zdradza, że zerwał się ich łącze, ich link z Bogiem. Taki, jaki powinien, w takiej relacji, jakiej powinni być, nie są. Argumentacja. Proszę? No, nie, chyba jednak nie, jakieś zaburzenia poważne, jakieś poważne zaburzenia. W każdym razie, zwróć uwagę, argument jest taki. Strzeżcie się obłudy. W środku mamy pewną zasadę, bo nie ma nic ukrytego, co nie będzie ujawnione, ani tajnego, co by nie stało się wiadomo. Tak? Bo nie ma. Zasada generalna. Tak jest ze wszystkim, co autor tutaj Jezus ma na myśli. I teraz to było pierwsze wyrażenie, werset 1 i 2 były takie, werset pierwszy był taki osobisty. Wy nie róbcie tego, tak? Taka jest zasada, werset drugi. I znowu wraca werset trzeci do wy, tak? I znowu mówi, dlatego
co w ciemności mówiliście, będzie w świetle dziennym słyszane. A co na ucho szeptaliście w komorach, będzie rozgłaszane na dachach. Czyli mówiąc krótko, najpierw wersja krótka. Strzeżcie się obłudy, czyli fałszu, bo nie ma takiej rzeczy, która ostatecznie nie zostanie wyświetlona na światło dzienne. Tak? Dlatego, i znowu wrzuca w sposób obrazowy Jezus odbiorców w tą sytuację, aby poczuli, że nie ma miejsca na dwie twarze. Tak? Nie ma miejsca na fałsz, gdyż to się nie utrzyma. Jeżeli z chwilą, kiedy właściwie ugrzęzną w taką drogę, w pewnym sensie zakwestionują to, co w ogóle myślą o Bogu. Tak? No bo przynajmniej On jest tym, kto po prostu wie, że właśnie chcą mieć dwie twarze. W związku z tym argument jest taki dość prosty. Tak? Czyli nie chowajcie się, nie chowajcie się, nie, przepraszam, nie próbujcie iść drogą fałszu, że będziecie inni na zewnątrz, a inni w środku. Co do tego dodaję? Jaką rolę te tłumy pełnią tutaj w tym całym wywodzie? Taką samą jak w sekcji F. Są świadkami tego, że Jezus mówi swoim uczniom to, jaką ścieżką nie powinni iść, ponieważ kontekst wskazuje na to, jaką idą aktualni liderzy. Czyli tak samo jak poprzednio. Lud to jest ucho ludu, tak? Ucho ludu. I teraz Jezus znowu mówi, ale wy nie będziecie tacy. I lud to też słyszy. I lud to też słyszy, więc teraz oni mają znowu świadka, że tak zostali pouczeni. Tak? To teraz co do tego dodaje fragment A1? No trzeba powiedzieć, że u Łukasza pojawiają się tu myśli, których byśmy pewnie nie bardzo chcieli. Tekst jest do uczniów, to jest podstawowa historia. Powiadam wam, każdy kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczony. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczony. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Tak? Popatrzcie. A gdy was będą wodzić do synagog i tam, czyli w tej właśnie godzinie, czyli w tym momencie, kiedy tam jesteście, nie troszcie się, jak bronić, co mówić. Duch Święty, co trzeba mówić wam jakby po twoje. Tak? W środku mamy akcent na to, że Bóg jest zaangażowany w to, aby pomóc uczniowi w tej określonej sytuacji presji, pod jaką się znajduje i wyzwania, jakim jest ewentualna obrona swojej więzi z Jezusem. Tak? Bo otóż właśnie tutaj chodzi, że i pierwsza, i druga część, tak, pokazuje ucznia w sytuacji pewnej właśnie presji, pewnej jakby napięcia, pewnego wyzwania, kiedy jest być może zagrożony, a przynajmniej prześladowany. I teraz przed ludźmi stoi i albo się przyzna do Jezusa, albo nie. Tak? Pierwszy argument Jezusa jest taki. W takiej sytuacji weź pod uwagę, że i tak się spotkamy. Znowu to, co było wcześniej w tym argumencie o byt. Tak? Pamiętaj o tym, co jest doraźne, a co jest wieczne. Tak? Co jest trwałe, a co jest przechodnie. Argument tutaj jest taki, no i tak się spotkamy. Tak? Jeżeli myślisz, że coś zyskasz przez to, że się wycofasz z tego, co jest prawdą, jesteś w relacji ze mną, no to pomyśl, jak to będzie wyglądać wtedy, kiedy się spotkamy, tak? (Śmiech)
Ale choć to może brzmieć tak bardzo negatywnie w pierwszej rzucie, no to muszę powiedzieć, że do tego się jednak pojawia element uzupełniający, tak? Otóż sam Bóg jest zainteresowany, aby wyposażyć ucznia w to, aby w takiej sytuacji nie brakło mu zaplecza, nie zabrakło mu wsparcia. Do tego stopnia, że mówi: porzuć i zdaj się na mnie. Tak? Nie troszcie się. To, co żeśmy widzieli tutaj z tych, nie troszcie się o byt, w tej sytuacji mamy podobną rzecz. Nie troszcie się, to ja będę z tobą i cię wesprę. Wesprę, żeby tylko, co nie? W związku z tym, ten element, który tutaj brzmi dość tak, jakby powiedziałbym, no jednak nieprzyjemnie, tak? Nieprzyjemnie, jest zdecydowanie złagodzony przez to, że sam Jezus mówi: dostaniecie to, czego potrzeba. Tak? Dlaczego ja to łączę w ogóle z tym tekstem wcześniejszym? Tak? Ponieważ tutaj też jest możliwość fałszu. O ile tam jest fałsz, jakby taki farzeuszy, tak? Czyli udaje sprawiedliwego, udaje gorliwego i oddanego Bogu, ale w istocie nim nie jestem, tak? Realizuję swoje cele, mam swoje wartości, sam chcę, mówiąc krótko, być sobie sterem, żeglarzem, okrętem, ale w przebraniu. Tutaj jest sytuacja odwrotna. Uczeń jest pokazany jako ten, kto ma więź z Jezusem, ale na skutek określonej sytuacji stoi przed wyzwaniem, czy się do tego przyznać. Tak? Czyli trochę taka sytuacja jakby, o właśnie, tak? Ten wcześniejszy fragment to jest tak, udawanie związku z prawdą, ale śmierć, jak to ocenił Pan Jezus z tyłu, albo ukrycie związku z prawdą. Tak? I to jest ten dolny fragment. Za każdym razem w pewnym sensie uczeń może się znaleźć w sytuacji, że prezentuje nieprawdę. Tak? Albo przez to, że na zewnątrz mówi, że jak farzeusze, bo proszę bardzo, jestem uczony, czy jak uczeń w prawie, tak? Ale w środku jestem zupełnie gdzie indziej. Albo odżegnuje się od Jezusa, ale w sercu tak naprawdę nie chce być bez Niego. Czyli coś takiego jak Dawid mówi w 51 psalmie, tak? Z jednej strony on tam pokotuje i wyraża to, że w pewnym sensie okej, poszedłem w buraki. Ale i tak w sobie nie odnajduje niczego bardziej wartościowego niż więź z Bogiem. I to jest ten dodatkowy motyw, dlatego użyłem tutaj określenia ucieczka, wezwanie do tego, aby odstąpić od wszelkiej formy fałszu. Okej. Pozostaje nam ten środek nieszczęsny tutaj. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczony. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczony. Macie jakieś skojarzenie, jeżeli takie słowa są kierowane do uczniów, tak? Jakieś pierwsze skojarzenie, jakiś znak zapytania, który się w waszych głowach od razu pojawia? Taka obserwacja tylko, że Syn Człowieczy jest w górnej części, a Duch Święty jest w dolnej części. Okej. Okay. Ale to już jakby troszeczkę było, kiedy na przykład Jezus się objawia, mówi, że ja wam przekazuję, jaki jest Ojciec i ja, tak? A na dole mieliśmy Ducha Świętego, który właśnie Ojciec udziela, aby właśnie być w tej relacji, w tej bliskości. Ale chodzi mi o ten element. Chodzi mi o ten element. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, jakby w tym kontekście, każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi, będzie odpuszczony, ale kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczony, a całość jest skierowana do uczniów w kontekście tego, aby nie ukrywali swojej relacji z Jezusem. Tak? Jakieś macie skojarzenie odnośnie jakiejś postaci z Nowego Testamentu, która się jakoś ma prawo nasunąć nam na myśl, co z nią w związku z tym tekstem? Mówię zbyt do uwikłania, dobrze. Myślę konkretnie o Piotrze, tak? Zaparcie? Okej. Czy miał dość duże poznanie odnośnie Jezusa?
Czy doświadczenie osobistej relacji z nim? Tak? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Czy czujemy, że Nowy Testament podpowiada nam, że mimo że wycofał się, tak, nie wyznał, nie zaufał i tak dalej, że no potem się jego drogi z Jezusem rozeszły? No nie rozeszły się, jest jasne, tak? Więc zwróćcie uwagę, że mamy tekst i mamy konkretny przykład, z którym musimy jakoś pożenić. Dobrze było się jakoś nad tym zastanowić, nie? co z tym fantem zrobić. Ale kluczowa sprawa tutaj jest taka. Tekst jest do uczniów. Łukasz umieszcza to, co w innych Ewangeliach pojawia się jakby w innym miejscu i trochę w innym kontekście, w takim otoczeniu, że to bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu to jest coś, co nie tyle dotyczy ludzi z zewnątrz, ale może dotyczyć właśnie tych, którzy mają dostęp do Ducha Świętego. Tak? W tym miejscu wydaje mi się, że Jezus mówi o czymś takim, że ci, wobec których świadczycie, są zupełnie w innym miejscu co do poznania prawdy i co do poznania mnie i co do doświadczenia mnie. Również co do relacji, którą jakby jest podtrzymywana przez Ducha Świętego. Tak? Dlatego kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Tak? Dochodzi do spotkania tych, którzy mówią, czy ty jesteś wierzącym w Jezusa? Przyznaj się, bo wszystkich mamy zamiar zastrzelić. Co nie? No i teraz jest pytanie, w którym miejscu, z tej perspektywy, którą Jezus przekazuje, jest ten taki człowiek, taki, tak? A w którym miejscu jest uczeń? Wydaje się, że Łukasz mówi coś takiego i to ma też znowu ten związek z tym, że Jezus tutaj, w tej części mówi, że życie fizyczne ma wartość względną wobec tego, w jaką drogę się wyruszamy. W związku z tym mówi, że to wy jesteście w pewnej odpowiedzialności i to wy stoicie pod presją przede wszystkim Ducha Świętego, aby we właściwym miejscu, we właściwych okolicznościach powiedzieć to, co powinno zostać powiedziane. Nie chować się za fałszem, ale wręcz przeciwnie, powiedzieć to, co należy. Czyli pójść za głosem Ducha Świętego, który zostanie wam udzielony. Uczeń zostaje tutaj pokazany jako ktoś, kto ewentualnie może jakby wybrać inaczej. Tak? Sprzeciwię się temu i nie pójdę za tym, co jest częścią mojego doświadczenia. Czyli w konfrontacji z tymi, którzy nie znają Jezusa i z tymi, którzy znają Jezusa, środek mówi tak. Jeśli oni będą na mnie puścić, jestem w stanie im odpuścić. Ale jak mam odpuścić temu, który doświadcza mnie? I ma zadanie, aby przekazać określone rzeczy. To jest nasza odpowiedzialność. Rozumiem, że w innych Ewangeliach te inne konteksty mogą nas prowadzić jakby troszeczkę inaczej, ale Łukasz umieszcza to w tym miejscu, tak? Właśnie w tekście skierowanym do uczniów, aby ich przestrzec w całości przed obłudą, przed fałszem, w opozycji do tych fałszywych postaw, które wcześniej zademonstrował u liderów. Oni nie mają iść w ten sposób, tak? Oni właśnie mają... Są wezwani jakby do tego. Uczniowie są wezwani, my jesteśmy wezwani do tego, aby no nie wycofać się, tak? Nie wycofać. Jeszcze jedna rzecz. Co z tym Piotrem, co nie? Zwróćcie uwagę, że Piotr zrobił jedną rzecz, która jest niesłychanie ważna. Zresztą to samo zrobił Dawid. Po prostu... Okej, wycofał się. Dawid zawiesił pewne rzeczy, które wiedział o Bogu i o tym, że tak naprawdę przez długie lata szedł blisko Boga i zrobił tam swoje rzeczy. Ale każdy z nich
nie zapomniał o tym, co wydaje się jest po prostu dostępne. Podjął pokutę. Piotr odszedł, zapłakał. Od nowa zdecydował się poukładać rzeczy. I myślę, że to jest rozwiązanie dla tego, co tu się dzieje w pewnym sensie takim negatywnym. Tak? To, że przytrafiają się fatalne momenty dla każdego z nas, to jest jasne. Pytanie, czy utkniemy jak ci liderzy, że po prostu zrobiło im się fajnie, kiedy koło ich życia zrobiło się jakoś tak głośno i wygodnie i to nas zacznie kręcić i ta relacja z Bogiem po prostu obumrze, czy też mówimy o rzeczy takiej, w której po prostu przewrócimy się, zaryjemy nosem w ziemię, ale nie jesteśmy w tym miejscu, które nam się podoba i my o tym wiemy i nie chcemy w tym miejscu pozostać. To jest moja jakby propozycja spojrzenia na z jednej strony to wezwanie, które znowu ma charakter taki radykalny, mocny, ale z drugiej strony jakby przecedzone przez to, jakie są jakby realności, przykłady w innych miejscach tekstu, jaka jest jakby potencjalny ciąg dalszy, jeżeli ktoś z uczniów no, po prostu potknie się. Mariusz. Głośniej. Dwie kwestie z tekstu, jakby obserwacje, chciałem zwrócić uwagę na nie. Pierwsza rzecz ciekawa jest w tej części zewnętrznej, mianowicie wątek wyznania, bądź też wyparcia się określonych osób w ustach Chrystusa przed aniołami Boga. W pewnym sensie, przynajmniej literalnie, można to zrozumieć tak, że jakby aniołowie są pomiędzy Chrystusem a Bogiem, literalnie oczywiście. Wydaje mi się, że to może być ciekawe. A druga sprawa to środek. Chodzi o to, że w środku jest syn człowieka, człowieczy, ale człowieka, tak, dosłownie w Grece, czyli przywołanie postaci z Księgi Daniela, która dochodzi właśnie do sędziwego, której dano właśnie władzę, chwałę, królestwo, a po prostu żyły wszystkie ludy, narody, języki i tak dalej. Teraz cytuję Daniela. I w dolnej części tej akcentowanej jest Duch Święty, wobec którego bluźnierstwo jest niewybaczalne. To jest oczywiście pytanie, tak jakby przed chwilą wyjaśniałeś, na ile to rozumieć faktycznie w takim sensie absolutnym, na ile to jest po prostu bardzo ostra przestroga kierowana do uczniów. Natomiast jak dla mnie przynajmniej, no wręcz krzyczy w tym fragmencie cisza na temat Ojca. Że jeżeli bluźnierstwo, czy słowo przeciw synowi będzie odpuszczone, wobec ducha nie, no aż tak gdzieś tam z tyłu głowy, jeżeli oczywiście patrzymy na szerszy kontekst misji Chrystusa, co z Ojcem, nie? Czy co z bluźnierstwem wobec Niego, czy też... Okej, krótka moja sugestia jest taka. Rzeczy się dzieją w określonym kontekście. W kontekście, kiedy uczniowie są zagrożeni nie przeciwnikami Ojca, ale przeciwnikami uznania Jezusa za Chrystusa. Tak? W związku z tym tutaj głos Ducha Świętego Jezus przedstawia jako głos świadectwa na rzecz związku z Jezusem, na rzecz tego, kim jest Jezus jako Chrystus. W związku z tym nieobecność tutaj Ojca mnie jakoś specjalnie w żaden sposób nie razi, bo to nie jest katalog grzechy wobec kogo będą odpuszczane, a od kogoś darowane, bo to ma określoną funkcję. Mówimy o sytuacji uczniów, którzy są narażeni właśnie w jakimś tam, będąc pod presją, na zachowanie takie, którego powinni się wystrzec, tak? Powinni wziąć wszystkie jakby atuty, które dostają od Boga, aby to przezwyciężyć i postawić na Niego raczej niż na coś innego. Jeszcze dobrze. Takie pytanie, czy to można tak zrozumieć, że w tej dolnej części tej akcentowanej środka, czyli o bluźnierstwie przeciw duchowi, którego słowa są w szczególności akcentowane i kierowane do uczniów i przywołać do postać Piotra. Musimy kończyć. Proszę? No, okej, okay, dobra. 10 rozdziałów mniej więcej dalej, Pan Jezus mówi do Piotra, że ty, gdy kiedyś się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich,
I znowu kolejne kilka rozdziałów dalej już w dziejach apostolskich. Na początku jest właśnie scena z Joela, która się spełnia, czyli zesłanie ducha. Czy można tak zrozumieć, że jakby do tego czasu, czyli do dnia pięćdziesiątnicy, kiedy ten Duch Święty został faktycznie, zstąpił z nieba i został jakby Kościół, jakby został powołany do życia poprzez udzielenie Ducha Świętego, między innymi też, jak się wydaje Piotrowi wtedy, to czy można to zrozumieć, że tu jest takie, w pewnym sensie też jakby proroctwo, tak? Że teraz jeszcze jest taki czas, że jakby ja wam tylko to tłumaczę, ale przyjdzie czas, że już będziecie rozliczani z ewentualnego bluźnierstwa, kiedy ten Duch Święty będzie dany. Czy też mówi w czasie teraźniejszym teraz, że już teraz przeciw Duchowi Świętemu jest to... Inaczej, sekundkę. No tutaj mamy Duch Święty, bowiem pouczy was. No to jest sformułowanie, formalnie rzecz biorąc, czas przyszły, nie wiem jak jest teraz w Grece, trudno teraz powiedzieć, ale myślę, że tu nie, myślę, że ta chronologia tutaj jakby zupełnie nie jest po linii tej wypowiedzi. To jest nasza jakieś rekonstrukcje tutaj, od którego momentu Duch zaczyna działać, w Ewangelii Łukasza działa dużo wcześniej. I w związku z tym to jest jakby inna perspektywa, tutaj jakby Łukasz stosuje do angażowania ducha w różne sceny. To jest kwestia, kiedy Ewangelia Łukasza była pisana. A to jest jakby, po fakcie, to jest jeszcze jakby inna sprawa. To jest jeszcze jakby inna sprawa. Nauczanie Jezusa w pięćdziesiątnicy nie znaczy, że one dotyczą czegoś, co było przed pięćdziesiątnicą, tylko to jest coś aktualne dla bieżących odbiorców, nie? Dobrze, musimy teraz wejść w coś, co boję się oczywiście bardzo, a wy się będziecie bać jeszcze bardziej za chwileczkę. W środku tego, tak, czyli tu było o obudzie wersja A, tu jest o obudzie wersja B. I trzeba powiedzieć, że bardzo mocno podniesiona poprzeczka, jeśli chodzi o uczniów. Jeśli chodzi o to, jak oni sobie... czego Jezus po prostu od nich oczekuje, bo to zaczynamy po prostu chodzić już po tych ciężkich tematach, ale dlatego, że po prostu pojawia się kwestia fizycznego zagrożenia i misji. Tak? Misji, jaką każdy uczeń dostaje. I to jest cała sprawa. Środek brzmi tak. Powiadam zaś wam przyjaciołom moim. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać. Bacie. Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele w rubli. No, pierwsza rzecz. To jest centrum całego centrum. No. Sprawa wygląda teraz na to taka, tak, że no tekst może dla kogoś się wydaje prosty, dla niektórych się wydaje całkiem nieprosty. To zależy, w której teraz jestem ciekawy, w której jesteście grupie. Składa się zasadniczo z pewnej ramy. Powiadam zaś wam przyjaciołom moim. Brzmi ciepło? Ciepło. Szósty. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze, a o ani jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele w rubli. Ciepło brzmi? Cieplutko bardzo. Ach, super. Dobrze, to teraz bierzemy się do środka. Pamiętajmy ten klimat ciepły. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam, tego się bójcie. Okej. Okay. Kogo się mamy bać? Kogo się uczniowie mają bać? Boga. Boga? Reszta? Tak, nie? Pomysł Boga. Mhm. Jeszcze jakieś inne pomysły? Milczenie, rozumiem, z ostrożności procesowej. Dobrze, okej. Okay. Ale na pewno wiecie o tym, że
że przez to, że niektórzy kojarzą postać na przykład szatana, jest taki władca świata i tak dalej, że jest tam księciem jakichś tam odmentów, no to niektórzy czasami przy pierwszej lekturze mówią, no to chyba trzeba się bać właśnie szatana, bo on ma moc wrzucić kogoś do piekła. Potem, Gehenna, tak, nawiasem mówiąc, tutaj piekło to jest właśnie Gehenna, to jest dość istotne. No ale potem po prostu przychodzi oświecony i mówi, że no sorry, diabeł może jest księciem nazwany, ale to tak powiedziałbym mało formalnie i zgodnie z prawem. Tak naprawdę nie ma mocy, aby wrzucić kogokolwiek do piekła. Przez mówienie w tym momencie o piekle mówimy o czymś realistycznym, czyli o pewnej jakiejś tam części rzeczywistości oddalonej od Boga, gdzie człowiek, jak tam się dostanie, to już przez całą wieczność będzie w oddaleniu od Boga. Wersje zmiękczone. Przez niektórych posiedzi tam jakiś czas, odbędni karę, a potem będzie anihilacja, zniknie. No, są różne wersje tam w środowisku teologów, zapatrywań. No więc w tym momencie mówi ktoś, że tak naprawdę mowa tu jest o Bogu, I że jego się należy po prostu bać, bo on tak naprawdę ma możliwość wrzucenia do piekła. Ma moc. Proszę? Ma moc. Jeszcze raz. Ma moc. Ma moc, to nie? No ale wydaje się, że w naszym wypadku to tam dużej mocy nie zużyje, to nie tak, że tam. To jest. Co tam. Ale. No i tyle. Tak? Zwróćcie uwagę, że to mówienie o tym wrzuceniu do piekła, to też troszeczkę w tych fragmentach obok mieliśmy tak. Tam mieliśmy troszeczkę ostro, tak? Bo kto się mnie wyprze, tego ja się wyprę, tak? Przed aniołami. Ale anioł to jest posłaniec, co nie? To też troszeczkę blisko apostołów, tak? To jest wysłańcy. To jest ciekawe, czy to jest, czy tam aniołowie to jest dobry pomysł, czy też może nie dobry pomysł na tłumaczenie, ale to jest inna sprawa. Tutaj mamy też na dole, no też troszeczkę taka negatywna historia, ale widzimy, że Piotr dzięki pokucie się z tego wykaraskał i nie tylko prawdopodobnie on, tak? Ale te rzeczy brzmią tak przykro. W związku z tym tutaj wrzucenie do piekła. No i jest dobrze, w związku z tym jakby taki komunikat może być po prostu prosty. Bójmy się bardziej Boga niż tych, bo o co tutaj chodzi, tak? Chodzi o to, żeby bać się właściwej śmierci. Bać się tej śmierci, która rzeczywiście jest niebezpieczna. Drugi. Nie, tu nie pisze nic o drugiej. No, pisze o śmierci. Ma to wymiar bardziej wieczny. Tak? Nie wiem, gdzie to widzisz na razie, ale wydaje mi się, że tutaj na pewno jest mowa o zabijaniu, co nie? I teraz mówi, nie bójcie się tej naturalnej śmierci. Znowu przychodzi ten motyw, że ta śmierć naturalna jest wliczona w projekt. Nie dla wszystkich, ale taka jest prawda. Życie jest wartością względną. I potem już nie mają nic do zrobienia. Bójcie się tego, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. No i teraz, no można to właśnie zakończyć wszystko. W takim razie bójmy się bardziej Boga niż potencjalnych wrogów. Słuchajmy bardziej Jego. I to sprawi, że będziemy we właściwych pozycjach. Tak? We właściwych pozycjach. Mam jednak pewien problem. Z ramą? No właśnie, z tą ramą. Bo muszę przyznać, że to tak trochę tak. Wiesz, to jesteśmy sobie przyjaciółmi, co nie? Więc ja się o ciebie troszczę. Ale weź to pod uwagę, że jak ci się noga powinie, to jak cię kopnę, to już nie wrócisz. Śmieję się po to, żeby pokazać, jakie jest napięcie między tym, co mamy w tej części, a tym, co mamy w ramie. Tak? Bo jeżeli tak wygląda przyjaźń, to ja bardzo dziękuję bardzo. I tyle, czy nam się to w ogóle czy ten tekst psychologicznie, jako linia argumentacji Jezusa, czy ona się klei? O to mi chodzi. Bo to, że my to wczytujemy znowu tutaj, nie wczytujemy, my to czytamy tak, jak zwykliśmy odczytywać, oczywiście kiedyśmy już wyszli z tego, że to nie, na pewno nie diabeł nam zrzuca do piekła realnego, tak, bo nie ma takiej mocy, to jest pytanie, czy aby na pewno
tutaj, to wszystko się wewnętrznie tak po prostu przekonuje. Czy Jezus jakby na jednym oddechu może wypowiedzieć to wszystko i to wszystko jest fajne. Tak? Fajne, nie chodzi o fajność, chodzi o to, czy to się po prostu klei jedno do drugiego, tak? Czy to jest też spójne jakby z tym szerszym obrazem. Spojrzeliśmy na tą całą sekcję, widzieliśmy, jakie są jego nastawienie wobec tych, którzy mu ufają i nagle w środku mamy no taki no dla mnie trochę pewien taki znaczeniowy zawijas, tak? No dobrze, no więc moje patrzenie jest takie, a gdybym miał na ten tekst popatrzeć przede wszystkim przez pryzmat tej sekcji, jako całości. Jakimi kodami posługuje się Jezus w tym całym tekście? Kiedy była mowa o życiu? Kiedy On mówił o życiu? Kiedy pytał się nawet uczony w prawie, co mam robić, aby odziedziczyć życie wieczne, tak? Ale potem, kiedy Maria wybiera słuchanie słowa przed pisaniem w garkach, no, wydaje się, że o życiu w tym tekście jest mowa troszeczkę właśnie inaczej. Mówi się kod życie, ale to życie zaczyna się już tu i teraz i pewne cechy, które po prostu są związane z tym życiem, określają, że to jest życie pełniejsze i życie, które właśnie już nie ustaje, tak, w jakimś sensie. Właśnie tą charakterystyką jest to, że jest bliska więź z Bogiem, że jest ta właśnie generalnie bliskość, intymność, wzajemne spojrzenie ku sobie i zainteresowanie. Życie tutaj, w tej całej sekcji jest pewnym kodem, który nie mówi tylko o życiu fizycznym albo o życiu po śmierci, ale mówi o życiu, które zyskuje już tutaj ktoś, kto wchodzi w określoną relację z Bogiem. I to jest w ogóle podstawowa perspektywa ze Starego Testamentu. Osoba prawdziwie żywa to jest ta, która jest w trakcie żywej więzi z Bogiem, tak? A ci, którzy nie są w tym, są jacy? Martwi. Bingo. Są martwi. Jacy oni tu byli? Do faryzeuszów poszło nawet wprost. Jesteście grobami. To jest ta gra. Tak? To jest ta gra. Rzecz polega na tym, że jeżeli tutaj to, co jest sednem, jest ubrany w kod i wyraża coś ponad, to jest pytanie, czy tutaj Jezus nie idzie również drogą kodu? Jeśli źle wybierzecie, to grozi wam śmierć. W takim sensie, na przykład. Jeśli źle wybierzecie, to możecie wybrać w takim sensie, ale lud zrobił dokładnie to samo. Tak? Siedzi w ciemności, jest głuchy, jest niewrażliwy na słowo Boga. W tym sensie jest całkowicie martwy, bo do niego Bóg mówi i oni są zupełnie niepodatni na jakikolwiek ruch życia w ich kierunku. Rzecz polega na tym, że jaka jest sytuacja tych ludzi, tak? Którzy obrali taką jakby poszli w fałsz, bo to jest centrum, zwróćcie uwagę, że to jest centrum, które wyraża przestrogę przed obłudą. Czyli może się tak przypadkiem zdarzyć, że podstawową negatywną konsekwencją obrania obłudy jest martwota wobec Boga, tak? Jest śmierć duchowa, która powoduje określone tam skutki, tak? Że człowiek po prostu ma brak zrozumienia, brak uznania woli Boga, brak rozsądku, bycie w ciemności. To są określenia, które dotyczą tych wypowiedzi krytycznych ludu i tych liderów, tak? Bunt, agresja, egoizm, niemiłosierdzie. Ogólnie rzecz biorąc, życie, które jest coraz gorsze jakościowo, tak? Jeśli chodzi o odbiór samego własnego życia. Tak? Co jeszcze? No, przede wszystkim ci ludzie są odporni na wezwanie do pokuty. Tak? Oni nie mają poczucia tego, że coś mają jakiś feler. Tak?
No bo po tej linii generalnie zaczyna być to ten rozłam pośród ludu i liderów, tak? Jan Chrzciciel wzywa do pokuty, a tu głuchota, tak? Część tam odpowiedziała. Jezus wzywa i to samo. Kategoria śmierci, nie jest kategoria, kod śmierci jest bardzo uniwersalny w całym Nowym Testamencie i nie tylko. Stąd też na przykład Paweł w liście do Rzymian posługuje się też zmartwychwstaniem jako właśnie powstaniem do wiary, tak? Czyli po prostu ktoś odpowiada wiarą i nagle zostaje jakby użyty znowu kod zmartwychwstania, tak? Że ktoś powstaje do życia. Dlatego ten chrzest jest takim tym kodem, który po prostu nas prowadzi od śmierci do życia, tak? Tak jest obrazowanie stanu człowieka przed wejściem w relację z Bogiem i po. Rzecz polega na tym, że Paweł, że tutaj Jezus mówi, nie wiemy jaki był ich start. Trudno nam przypuszczać, że weszli do grona faryzeuszów, faryzeusze ci i uczeni w prawie, z chwilą w taki sposób, że ktoś, jakiś kumpel do nich wpadł, załóżmy na piwo i mówi, wiesz co, jest świetny numer na to, żeby kiwnąć całe towarzystwo. Będziemy udawać faryzeuszy albo będziemy udawać uczonych w prawie. Na pewno się dadzą nabrać. Czyli jakby od początku fałsz idzie od końca. Jakby będą jakby w ten sposób postępowali. Nie, raczej nie okazali swojej czujności w chwili, kiedy chcieli być gorliwi, tak? Albo nie dostali właściwych wskazówek i nagle się okazuje, że bawi ich w pewnym sensie ten stan zafałszowania, ale już ten stan zafałszowania też sprawia, że oni są duchowo martwi. Są niewrażliwi, są głusi. Nagle po prostu mówi do nich Chrystus, a oni mu najchętniej by dali w łeb. Tak? Stąd moje przypuszczenie. Tak? Przypuszczenie. Zastanawiam się, czy nie lepiej ten tekst zabrzmi, jeśli powie uważajcie, bo rzeczywiście ten, który zabija. Zwróćcie uwagę, że to, co robią ci faryzeusze i uczeni w prawie, to mówiąc to, realizują plan diabła, który został przedstawiony Jezusowi w czasie kuszenia w Ewangelii Łukasza. Oni go realizują. Weź, co się da dla siebie tu i teraz. Jezus odpowiedział nie. W związku z tym okazuje wierność swojej misji. Natomiast oni chcą zrealizować tu i teraz. To nie? Dlatego Jezus na przykład do niektórych mówi nie zapraszaj tych, którzy ci mogą dać to samo. Zaproś tych, którzy nie mają, a poczekaj na odpłatę od Boga. Tak? I tu jest ten problem, że po prostu część z tych ludzi chce się dobrze bawić tutaj. I to są te próby zahaczenia, jakie stosuje Jezus, przepraszam, diabeł cały czas. Weź sobie dla siebie tu, teraz i już. Więc mam wrażenie, że Jezus przestrzega uczniów dokładnie przed tym, aby nie weszli w te pokuszenia, które jakby nie weszli w te pokuszenia, jakby nie odpowiedzieli na te pokusy, które również będą dotykać ich, bo jeśli w nie wejdą, to skończą dokładnie tak samo. I zwróćcie uwagę, ten fragment, który żeśmy mówili przed chwileczką tam troszeczkę, kiedy mówił, że niestety uczeń stoi przed tą możliwością, że może wybrać również to, że odstąpi od wierności, od wytrwałości służby, zacznie poniewierać tych, którym miał służyć, zacznie żyć po swojemu, tak żeby się nieźle bawić. I tam były te hamulce, samokontrola i tak dalej. Tak? Ale z punktu widzenia tej relacji, ten sługa konkretny i Bóg, nastąpiło zerwanie. Tak? Ten człowiek już nie słucha Boga, w związku z tym w tej metaforyce jest martwy. Ja po prostu szukam rozwiązania, aby to się jakoś po prostu kleiło. Jeżeli wam się lepiej klei wersja... A weź sparafrazujesz, tak jakbyś to czytał. Dobrze. Okay. Bójcie się tego, który nie zabija. Właśnie... Bójcie się... W tym momencie odwołuję się do tego, na przykład, bójcie się diabła, który gdy zabija, czyli mówiąc krótko, który gdy posłuchacie jego zaproszeń, w sensie że wy będziecie tak martwi jak faryzeusze. Tak, o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli, co znaczy, że zabija? To znaczy, że
gdy doprowadzi was do stanu obłudy, tak, umrzecie duchowo. Duchowo umrzecie, tak? Bójcie się tego raczej, który jeśli was wciągnie w obłudę, fałsz, to staniecie wobec właśnie, no, jak to dobrze powiedzieć, możecie stać się po prostu martwi, tak? Duchowy, tak? I teraz Manos rzuci do piekła. To piekło rozumie coś takiego, że okej, okay, kiedy powiem, że ktoś jest zabity, no to rzeczywiście kojarzy nam się z tym, że w ogóle nijak nie reaguje. Natomiast kiedy używamy metafory śmierci wobec kogoś żywego, no to trzeba powiedzieć, że to jest metafora i teraz się trzeba zastanowić, jak to dalej poubierać. Natomiast osoba ma no zrzucić do piekła. Ja rozumiem to tak, że istnieje Gehenna, mam wrażenie, z innych tekstów może funkcjonować również jako pewna metafora stanu wewnętrznego, który wyraża jakby no, to, że jestem nie w tej pozycji do Boga, w jakiej powinienem być. Ja to przeżywam. Jest to dla mnie udręczeniem. Tak, o czym on wtedy mówi, bo jeśli to się tyczy tej... Okej, bo zwróćcie uwagę, zaczyna się od tego. Macie wybór. Możecie nie bać się tych, którzy was fizycznie zabiją. I jeżeli się ich nie boicie, to po prostu powiecie, jak sprawa jest. Jestem uczniem Jezusa, okej, no sorry, wyrzucamy cię z synagogi, masz inne straty, albo cię zabijemy, tak? Załóżmy. Teraz... Ale z perspektywy Jezusa mówi tak, nie bójcie się, bo nawet jak was zabiją, to oni już wam nic więcej nie są w stanie zrobić. Popatrzcie, że ten nawet obraz z tymi 5 wróblami jest trochę taki ciekawy, bo to nie jest tak, że tych 5 wróbli ktoś nie ma w ręce. On nim handluje. Ale i tak one są w Bożej ręce przede wszystkim. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze? To znaczy, że ktoś je jakoś złapał i ma je do dyspozycji, może je sprzedać, tak? Czyli to nie jest, to nie mówi tak, że czy wróble, które latają, Bóg się nimi nie opiekuje. Pamięta o nich nawet wtedy, kiedy są złapane i ktoś nimi handluje. To mówi. Tak. Bo odpowiedź za to jest tak. Problem polega na tym, że Bóg mówi i tak są w mojej ręce. W związku z tym, kiedy jesteśmy... Szereg pierwszy. Kiedy jesteśmy jakby uczniowie, są okej, pod presją, czy się przyznać do Jezusa, czy też nie, powinni mieć świadomość tego, że nawet ta sytuacja nie wymyka się Bogu spod kontroli, ale może wykonać tą pracę, która jest zadana właśnie na taką okoliczność, którą może wykonać właśnie uczeń. A nawet jeżeli się to skończy śmiercią, to tym bardziej powinni pamiętać, że nie wypadło to z ręki Boga. Tak? Bóg trzyma to w swoich rękach. Czy to jest jakiś komentarz do tego? Nie, to jest zrozumiałe. Proszę? Ta pierwsza wersja jest zrozumiała. Okej, okay, tak? Tak? Czyli chodzi o to, że życie. No się, sprawa jest tego typu. Czy w pewnym sensie Piotr, wychodząc z tego placu, gdzie doczekał do tego trzeciego kura, jak się ten facet czuł, co nie? Z mojego punktu widzenia, w pewnym sensie metaforycznym, wewnętrznie był w piekle. Tak? Wewnętrznie, metaforycznie, żebyśmy mieli jasność.
Teraz jest pytanie, co dalej z tym zrobi. Zrobił to, co należało zrobić i super, tak? Czyli tam... Czyli nie jest stan beznadziejny podany cały. Nie. To jest, moim zdaniem to jest wezwanie, aby się nie zapakowali w sytuację, w której będą nieść olbrzymi dyskomfort wewnętrzny, którego po prostu już nie wyskoczą z niego, tak? Bo zaparcie się Jezusa, bo de facto w pewnym sensie tutaj jakby cały czas koło tego chodzi, tak? Cała sprawa, to jest coś, czego się nie da wykasować z pamięci, tak? To Bóg może przekuć na jakąś dobrą rzecz. Piotr wygląda na to, że po prostu miał taką możliwość. Ale to wcale nie znaczy, że musimy to wszystko wszyscy razem dokładnie przećwiczyć. W jakimś stopniu być może mniejszym i tak to ćwiczymy, ale wydaje mi się, że to jest właśnie przestroga. Nie w tym sensie bójcie się, to jest raczej bójcie się znowu taki, w takim określeniu, nie to żeby się kogoś strach nie ogarniał, tylko że po prostu żebym wiedział, że tego mam unikać, mam od tego uciekać. Tak? Tak jak bojaźń Boża, to nie, też nie znaczy, że mam się Boga po prostu bać, ale mam Go właśnie szanować, okazać Mu jakby respekt, uniżenie, a nie w sensie, że mam się Go bać w takim potocznym tego słowa zrozumieniu. Bo mam wrażenie, że tutaj bójcie się tego, który mnie zabija, to znaczy tylko tyle, uciekajcie gdzie pieprz rośnie od tego zagrożenia, które niesie ze sobą fałsz, ponieważ może Was zaprowadzić w miejsce śmierci bądź i mam odrzucić do piekła w sensie tego, że doświadczycie rzeczy, z którymi potem będziecie musieli po prostu żyć, tak? Które będą w waszym środku i z tą winą będziecie musieli sobie jakoś poradzić. To, co wam ktoś, że nam Bóg odpuści, to nam i tak nie wyciągnie tego z pamięci, z głowy, że to zrobiliśmy, tak? Nie wiem, czy macie tego typu doświadczenia za sobą, ale ja za sobą mam takie rzeczy, które po prostu i po 20 latach, po 20 paru latach, jak sobie wspomnę, to i tak mi jest źle. I tyle. Nic z tym nie mogę zrobić, tak? Więc jeżeli nie chcemy sobie zafundować określonych jakby doświadczeń, to po prostu zachowajmy czujność i nie wpakujmy się w obudę. Tak? W obudę również wobec takiej sytuacji ostatecznej i drastycznej, kiedy nasze życie jest wystawione jakby na szale, co nie? Potraktujcie to roboczo. Weźcie to pod uwagę, że to nie jest skazanie, tak? Że kamienie mogą zostać spokojnie w domu. Ja wam teraz strasznie się cieszę, że żaden nie poleciał. Ale czasami po prostu mam wrażenie, że teksty to nie, chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że ja uważam, że po prostu żadnej wypowiedzi o piekle nie należy rozumieć dosłownie. To nie o tym w ogóle dyskutuję, tak? Mówię o tym, że tutaj ze względu właśnie chociażby na tą klamrę, ze względu na ten charakter całej tej wypowiedzi, mam problem ze zrozumieniem tego tak, jak zwykle to czytałem. I tyle. Ja mam problem. Jeżeli wy z tym nie macie problemu, to zostańcie w pokoju przy swoim i cieszcie się tym zrozumieniem, jakie macie. Natomiast mam wrażenie, że właśnie zabicie w pewnym sensie powoduje jakby wrzucenie do piekła, czyli w pewnym sensie to odstąpienie od prawdy nagle umieszcza człowieka w pewnym jakby takim właśnie ciemnym pokoju, w którym po prostu możemy zacząć funkcjonować kompletnie w poprzek Bożemu planowi. Wiecie co? To już strasznie was przytrzymałem, a wy nie krzyczycie. No i co? Kolacja wystygnie, obiad wystygnie, wszystko już jestem. Wiecie co? Musimy skończyć. Myślałem, że jeszcze przejdziemy przez parę rzeczy, ale na koniec tylko jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, że w całej tej sekcji na każdym poziomie w sposób bardzo mocny, istotny było obecne słowo i tam, gdzie nie było wyraźnej krytyki, to
to też podkreślona bardzo intymna więź. Bóg, Jezus, Duch Święty, uczeń, tak? Na różne sposoby. I stąd też podkreśliłem to specjalnie w różnych miejscach, bo to słowo w tak obszernym bloku, to słowo, które ma charakter żywy, czy wypowiadany w tym momencie przez Jezusa, czy przywoływane właśnie jako słowo ze Starego Testamentu, okazuje się niezwykle ważne. To dlaczego o tym mówię? Bo mam wrażenie, że się rozwija jakaś taka nowa duchowość w środowisku wierzących. Może troszeczkę za mocne to jest określenie. Taka duchowość, która jakby mówi, że mogę odstawić na bok to, co jest napisane. Nie muszę się w to jakby zagłębiać, nie muszę się w jakiś sposób specjalnie zajmować tym, co jest napisane. Mam wrażenie, że ta cała sekcja w sposób niesamowicie intensywny pokazuje, jak ważne jest słowo i to słowo konkretne, które jest zapisane jako coś formacyjnego dla nas, jako coś, co ma moc nas i zachować, i pokierować, ale i też jest to słowo, które przychodzi dynamicznie gdzieś pośród historii. I teraz jest pytanie, czy my potrafimy rozpoznać to słowo, potrafimy rozpoznać tych, którzy je przynoszą. To jest to, z czym mają problem faryzeusze uczeni w prawie. Zwłaszcza uczeni w prawie, bo patrzą, ale już w ogóle nie widzą, a nie tylko nie widzą, ale się jak już coś zobaczą, to się przeciwstawią. Więc no. I czasami to jakby nie zaglądanie do słowa, nie wczytywanie się jest odbierane, jest jakby określone jako właśnie takie duchowe podejście do spraw. Nie? Że do mnie mówi duch, w związku z tym słowo mogę odstawić to konkretne jakby na bok. No ja nie znajduję takiego przepisu, nie znajduję takiego wskazania w samym słowie, wręcz przeciwnie. Wygląda na to, że to słowo spisane nie chce się wycofać z pozycji takiej dość mocnej miarodajnej, mocnej formacyjnej, takiej, która po prostu ma moc stale na nowo mówić nam prawdę o życiu, o życiu naszym, o życiu z Bogiem i tak dalej. Także zachęcam Was do słowa. Wiem, że być może w Waszym wypadku to zachęcenie jest jakby takie zbędne, bo przecież siedzimy sobie tutaj, tak? Ale w takim razie nie zrobimy jednego punktu, zrobimy go następnym razem. Dziękuję Wam bardzo za wytrwałość, za cierpliwość. Niech Wam Bóg błogosławi. Trzymajcie się. Do zobaczenia.